Wyprodukowany w 1951 roku wagon liniowy czekał aż 10 lat w zajezdni przy ulicy Fortecznej na swoje lepsze czasy. Teraz przyciąga poznaniaków kawiarnianym wnętrzem. Skąd taki pomysł? Tramwaj jest czymś kultowym w naszym mieście, zresztą nie tylko. Powiedzmy w ten sposób, że coś, co stało, mogłoby przypominać tą historię transportu w Poznaniu, historię miasta. Kawiarenka w takim miejscu, w tramwaju, jest bardzo fajna. Zresztą to słyszę od klientów, którzy tu przychodzą. Cafe Bimba stanęła na ulicy Zielonej. Czy wybór tej lokalizacji był przypadkowy, czy zamierzony? Całkowicie przypadkowy nie jest. Do konkursu, który był ogłoszony przez Radę Miasta Poznania z panem radnym Wiśniewskim, wskazał kilka lokalizacji i ten najbardziej przypadł mi do gustu. Tomasz Zieliński, właściciel Cafe Bimba, z niebywałą konsekwencją i dbałością o każdy szczegół odrestaurował wagon, przywracając mu blask i właściwy klimat. Nakład bardzo duży, można powiedzieć w ten sposób. Czas pracy 4 miesiące. Bardzo wiernie odzwierciedlony. Niektórych rzeczy tu nie ma, na przykład stópek, gdzie motornicy miał możliwość wejścia na dach, żeby pantograf, powiedzmy, uruchomić. No ale tu nie można tego zamontować, bo będzie skakanie. Dewastacja tego. Tak jest praktycznie w 100%. Zresztą bardzo dużo rzeczy z tego tramwaju starych udało się zachować. Cały dach jest w oryginale. Był tylko remontowany, tam wyprostowany i tak dalej. No, miejscami tam są nawet trzy warstwy. Trzy dachy są, no, ale to jest w oryginale zachowane. Układ główny, układ konstrukcyjny zachowany w oryginale. Proszę Panią, także doszła obudowa, powiedzmy, blachy zewnętrzne, okna, które są troszkę inaczej zrobione, żeby można było tu funkcjonować zimą też, prawda? Żeby zachować to minimum temperatury jakieś, co będzie na pewno niełatwo. Zachowany mamy cały układ podłogowy, mimo że jest pokryty blachą tylko, ale ze względów, powiedzmy, funkcjonalnych. No i wózek. Także tu dużo jest oryginału. W ofercie kawiarni są nie tylko gorące czy zimne napoje, ale także słodkie przysmaki. Przede wszystkim mamy niepowtarzalną kawę. Astra robi specjalną mieszankę kawy tylko i wyłącznie na nasz wagon. Także tu. I ta kawa jest super. No i osoby, które się znają, bo baryści przychodzą i potwierdzają. Tak. Mamy Rogala Marcińskiego, słodkości przede wszystkim, no i piwo, jedno z lepszych wielkopolskich piw Miłosław. Państwo Zielińscy mają już w planach kolejną tego typu kawiarnię. Będzie na rondzie Rataje GT8, ten Helmut, który jeszcze jeździ, powiedzmy też, tam będzie stawiany. Myślę, że w tym roku uda się go uruchomić. Cafe Bimba czynna jest codziennie od 11 do 23. W okresie jesiennym przyjść będzie już można o godzinie 9. Serdecznie zapraszamy.